No cześć kochani, dzisiaj będziecie towarzyszyli mi podczas przygotowań na mój baby shower, który zorganizowała dla mnie moja przyjaciółka Malwina. Jestem jej ogromnie wdzięczna, jest to przyjęcie w bardzo wąskim gronie z wiadomych względów, ale mimo wszystko cudowne, zresztą zobaczycie sami. Zapraszam Was serdecznie. Już podczas przygotowań zaczynam celebrować dzisiejszy dzień. Zapalam jedną z moich ulubionych świeczek Yankee Candle, która bardzo pasuje tutaj tematycznie. I będę piła szampana, oczywiście bezalkoholowego. A w sumie to nie był szampan, to było Hugo z malinkami. Pycha! No to teraz wskakuję pod prysznic. Po prysznicu czas na pielęgnację twarzy i ciała. Ja używam tutaj wegańskiego, rozświetlająco-odżywczego żelu właśnie do ciała i twarzy Eveline. Formuła tego żelu powstała m.in. z 99% naturalnego ekstraktu z mango, który stymuluje produkcję kolagenu w skórze, czyniąc ją elastyczną i ma również działanie antyoksydacyjne. Żel ten jest taką bombą witaminową dla naszej skóry i ma za zadanie przywrócić jej blask. Można używać go na różne sposoby, tak jak ja to zrobiłam dzisiaj, czyli jako nawilżający krem do twarzy i ciała, jako serum. Możemy sobie ten żel nałożyć na kilka minut na twarz i użyć go jako maseczkę łagodzącą. I też fajny trik, żel możecie nałożyć po depilacji czy po opalaniu. Wtedy tak właśnie fajnie tą skórę łagodzi, uspokaja. Żel jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry i muszę o tym wspomnieć. Słuchajcie, pachnie obłędnie. Naprawdę żałuję, że nie możecie poczuć tego zapachu przez komputer. Teraz nałożę jeszcze krem pod oczy. Mam tutaj krem od marki Bielenda z witaminą C. No i teraz zaczynam makijaż. Do wykonania dzisiejszego makijażu oczu użyję palety Eveline Varieté. Tą paletę możecie dostać tylko online w sklepie Eveline. Jak widzicie, zawiera ona 18 kolorów. Są tutaj kolory bardziej stonowane, ale również kolory bardziej odważne, także można wykonać naprawdę przeróżne makijaże. Mam tutaj duże pole do popisu. Paleta inspirowana jest sceną teatralną i kabaretową. I słuchajcie, ja widziałam na YouTubie, dziewczyny wykonywały naprawdę przepiękne, takie odważne makijaże. Ale paleta przeznaczona jest też dla ludzi takich jak ja, którzy nie są make-up artist, i ja dzisiaj właśnie wykonam taki bardziej naturalny, można by powiedzieć dzienny makijaż przy pomocy tej palety. Na początek nakładam na całą powiekę ten jasny cień bazowy, wcześniej na powiekę nałożyłam korektor i podkreśliłam, jak widzicie, dolną linię brwi. Zawsze tak robię na początku. Teraz użyję tego nudziaka, który ma taki różowy odcień. Ten kolor przepięknie podkreśla niebieskie oczy. To jest mój ulubiony kolor w całej tej palecie. Przyciemnię teraz troszeczkę załamanie brązowym odcieniem. Teraz przy pomocy znowu tego jasnego cienia bazowego i puchatego pędzelka rozcieram moje cienie, żeby wyglądało to wszystko czysto. Delikatny metaliczny cień nakładam teraz na ruchomą powiekę. I zewnętrzny kącik oka podkreślam jeszcze ciemnym brązem. Blendowuję jeszcze raz wszystko delikatnie, używając cienia bazowego, i teraz nakładam eyeliner.
To jest mój sposób nakładania eyelinera. Jak widzicie, zaczynam od tego trójkącika w zewnętrznym kąciku. Teraz wykańczam całą linię i wypełniam tutaj moją kreskę. Teraz wytuszuję moje dwie rzęsy. Mam tutaj maskarę Maybelline i zaraz będę przyklejała sztuczne rzęsy. Tutaj dokładnie przyciskam moje rzęsy, żeby połączyły się dokładnie z rzęsami sztucznymi, żeby wyglądało to naturalniej. I tutaj poprawiam jeszcze raz moją kreskę, żeby przykryć klej, żeby po prostu wyglądało to wszystko czysto. Okej, teraz czas zatroszczyć się o promienną, wygładzoną cerę. Użyję tutaj kremu CC od marki Eveline. Krem ten zawiera filtr SPF 15. W swoim składzie ma m.in. organiczny bioaloes oraz kwas hialuronowy. Krem ten najlepiej nakładać opuszkami palców. Jak widzicie, on jest biały, ale podczas tarcia pękają mikrogranulki i uwalnia się kolor, który dopasowuje się do naszej cery. Mamy tutaj cztery kolory. Ja akurat wybrałam swój krem CC w odcieniu numer 4 i on idealnie pasuje do mojej skóry. Możecie budować poziom krycia nakładając kolejną warstwę. Ja akurat tego dnia nałożyłam dwie warstwy, ponieważ chciałam mieć troszeczkę mocniejsze krycie, wiecie, na imprezę, ale tak na co dzień wystarczy jedna warstwa i cera jest naprawdę taka wygładzona, promienna, koloryt jest wyrównany, także myślę, że jest to coś świetnego na lato, żeby nie obciążać cery podkładami. I teraz nakładam mój ulubiony korektor NARS. Nakładam go pod oczy, na czoło, na nos, na brodę. Po prostu rozświetlam sobie tym korektorem skórę. On też bardzo fajnie kryje i nie jest zbyt suchy. Do blendowania korektora używam gąbeczki Eveline. I teraz czas na puder NARS. Bardzo go lubię. To jest transparentny, sypki puder. Nakładam go pod oczy na mój korektor. I tutaj zgubiłam mój duży pędzel do pudru, także tym małym pędzelkiem pudruję całą twarz. A teraz wykańczam brwi. Używam tutaj moich ulubionych od lat kredek marki Kiko. Kolor 02, ciemniejszy kolor nakładam tutaj na zewnętrzną część. Jak widzicie, kredkę tak bardzo delikatnie przyciskam, żeby ten efekt był naturalny, żeby to wyglądało jak takie włoski. A tutaj z przodu nakładam jaśniejszy kolor 04, który polecam bardzo jasnym blondynkom. Jak widzicie, wygląda to bardzo, bardzo naturalnie. A teraz nakładam mój ulubiony żel do brwi marki Benefit. On tak fajnie jeszcze te brwi stylizuje, one się delikatnie, bardzo delikatnie błyszczą. Bardzo lubię ten efekt. Na linię wodną nakładam jasno-beżową kredkę. Ta kredka jest akurat od Judith Williams, ale ta marka jest ciężko dostępna. Po prostu użyjcie kredki waszej ulubionej firmy. I na dolną powiekę nakładam wymieszane dwa cienie z palety Eveline. Looking at your castle, I'm pretty sure you're safe, but still. Wszystko, jak widzicie, dokładnie blenduję i tuszuję dolne rzęsy. I tak wygląda gotowy makijaż oczu, w 100% mój styl, jestem bardzo zadowolona. No to teraz wykańczamy makijaż twarzy. Używam tutaj mojego ulubionego bronzera, konturuję, jak widzicie, mój nos i zaraz będę konturowała policzki. Grubszym pędzelkiem nakładam bronzer jeszcze na żuchwę i tutaj przybrązawiam jeszcze szyję i dekolt. Teraz czas na rozświetlenie. Używam rozświetlacza od marki Benefit Cookie. Użyję teraz różu od marki Colourpop, który bardzo lubię. To jest taki brzoskwinkowy, bardzo ładny, ciepły kolor. So you've been fighting demons. I promise I will break the spell. Jeszcze na koniec usta. Mam tutaj konturówkę Art Deco 132.
Nakładam teraz na usta płynną, długotrwałą pomadkę marki Kat Von D. Na środek ust nakładam płynną pomadkę Anastasia Beverly Hills Naked. Jak widzicie, ja bardzo lubię tutaj kombinować, jeżeli chodzi o usta. I na koniec jeszcze moja ulubiona błyszczyko szminka od marki Kiko. Jest to Kiko Jelly Stylo, kolor 507. Przepiękny, różowiutki odcień. Na koniec spryskuję moją twarz mgiełką matująco odświeżającą od marki Eveline. Mgiełka zawiera bioorganiczny kokos, który ma nawilżać i chronić naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Zawiera również glinkę wulkaniczną, wodę kokosową i kwas hialuronowy. Mgiełka ta znacznie przedłuża trwałość makijażu, także dzisiaj bardzo, bardzo mi się przyda. I muszę Wam powiedzieć, że przepięknie pachnie kokosem. Wiecie, że ja jestem miłośniczką kokosa, także no, jak dla mnie bomba. No to makijaż gotowy, teraz czas na fryzurę. Zrobię sobie tutaj po prostu kucyka, zwykłego kucyka, ponieważ ostatnio czuję się w tej fryzurze świetnie. Pryskam jeszcze włosy lakierem i używam prostownicy. To jest moja stara prostownica Babyliss, akurat miałam ją pod ręką. Zapomniałam wcześniej rozświetlić dekoltu, a zawsze robię to na większe wyjścia, także teraz to uczynię. Znowu używam rozświetlacza Benefit Cookie. I tak wygląda moja stylówka. Tutaj jak widzicie, dobrałam złote dodatki, moje ulubione, jak zawsze. Jeszcze zaraz mąż będzie musiał mi zapiąć bransoletkę Pandory, ponieważ sama nie dałam rady. I tutaj zdecydowałam się na sukienkę Zary. Tą sukienkę już Wam pokazywałam w Mierzymy, bardzo ją lubię. Dobrałam do niej pasek od Michaela Korsa i powiem Wam, że czułam się cudownie tego dnia w tym stroju. Zaczynamy baby shower. To jak widzicie, pozowanie. Powiem Wam, że impreza była cudowna. Naprawdę długo, długo nie zapomnę tego dnia. Moja przyjaciółka zatroszczyła się po prostu o wszystko. Po prostu wszystkie szczegóły. Jestem jej ogromnie wdzięczna. Także jeżeli to oglądasz, dziękuję Ci jeszcze raz z całego serca. Jesteś po prostu cudowna. Kochani, mam ogromną nadzieję, że mój film Wam się spodobał. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ jest to dla mnie ogromną motywacją do kręcenia kolejnych filmów. Także proszę o tym nie zapomnieć, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa! I'll always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby.